Omawiałem już Ready or Not, teraz przyszedł czas na absolutnego klasyka mojego dzieciństwa i mojego okresu wczesnej młodzieńczości, czyli SWOT 4, gra, w którą absolutnie się zagrywałem i która również ukształtowała mnie jako człowieka. Dzisiaj mówię wam ją z perspektywy policyjnej roboty i z perspektywy byłego policjanta. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię o służbie w policji bez cenzury, zapraszam na omówienie gry SWOT 4. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Braliśmy już na warsztat, no tak naprawdę spadkobiercę SWOT 4, bo SWOT 4 był pierwowzorem gry Ready or Not. I dzisiaj zobaczymy, jak ta gra zestarzała się po 18 latach i jak ja teraz będę na nią patrzeć przez perspektywę 7 lat służby w policji i przez perspektywę tego, że już całkiem sporo grałem w Ready or Not. Ale w grę zagramy zaraz po krótkim fragmencie sponsorowanym. Jedziemy! A partnerem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, czyli przeglądarka przeznaczona dla graczy, przeglądarka inna niż wszystkie, przeglądarka, której ja używam na co dzień. Słuchajcie, inne nudne przeglądarki są pozbawione tego, co wprowadziła Opera GX, czyli tak zwanych modów, gdzie możemy sobie dowolnie dostosowywać naszą przeglądarkę do naszych potrzeb. Ja sobie teraz włączę muzykę w tle, oczywiście tych feature'ów macie kilka, na przykład muzyka w tle, mamy też dźwięki klawiatury, zobaczcie. Oczywiście dedykowane dla nas, dla naszego moda, mamy tapetę, mamy dźwięki przeglądarki, mówię tutaj o otwieraniu, zamykaniu kart, główny motyw, no i oczywiście włączanie i wyłączanie konkretnych elementów modów. Możemy wyłączyć całego moda, możemy go jednym przyciskiem włączyć, możemy wyłączyć sobie muzykę w tle, możemy sobie włączyć dźwięki klawiatury i muzykę w tle, przywrócić, możemy to dowolnie konfigurować jak chcemy. Możemy sobie również przełączać pomiędzy różnymi modami dosłownie za pomocą dwóch kliknięć. W tym momencie mamy kompletnie innego moda, natomiast na przykład muzykę w tle możemy sobie zostawić z poprzedniego moda, jak widzimy teraz. Możemy wejść sobie również do sklepu, gdzie znajdziemy masę innych modów, na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie, będziecie tutaj mogli sobie dobierać dokładnie te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem wcześniej. Natomiast to nie jedyna rzecz, którą oferuje nam Opera GX, mamy coś takiego jak GX Corner, ja osobiście to bardzo lubię, jeżeli gracie, macie tutaj wszystkie nowości, macie premiery, macie wybór gier free to play, macie aktualne promocje, gdzie możecie sobie wyhaczyć jakąś fajną grę, z tego szczególnie korzystam. No i też co ja jako streamer i youtuber lubię bardzo, mamy tutaj aplikacje, które możemy sobie dobrać na pasku bocznym i mieć do tego bezpośrednio dostęp, na przykład mój Discord dla fanów, możemy sobie to również dowolnie konfigurować, dodawać, odejmować aplikacje, z których korzystamy na pasku bocznym. Więc zapraszam, link do pobrania macie i w opisie filmu, i w przypiętym komentarzu. Jeszcze raz bardzo polecam i wracamy do materiału. Do widzenia. Dobra, już mam uśmiech na twarzy, bo jest to misja, którą na pewno każdy, kto gra w SWOTa 4 zna. Pierwsze, co się wrzuca w oczy, to to, że nie ma tutaj opcji patrzenia przez przyrządy celownicze. No, oferuje nam ta gra tylko celowanie po prostu zwykłym kursorem. Nie ma tutaj opcji, jeżeli naciskamy prawy przycisk myszy, wybieramy sobie opcję, żeby wydawać komendy naszym kolegom z naszego zespołu. Tak też zrobimy, czyli podążajcie za mną. Latarkę mamy zmapowaną. Postaram się to rozegrać w miarę taktycznie, tak jakbym rozegrał to w prawdziwym życiu. Tutaj możemy się wychylać, tak jak pamiętałem. No ale już pierwsze co widzę, nie możemy chodzić jak jesteśmy wychyleni. No to jest trochę absurd z perspektywy policyjnej roboty, bo jeżeli chciałbym sobie skroić pomieszczenie, to naturalnym jest to, że nie będę się wychylać, podchodzić, tylko będę szedł wychylony cały czas i na przykład skracał sobie broń. Czy co widzimy? Na razie nic, nie za bardzo. Właśnie, to jest to, że się nie da wychylać. Dobra, musimy skroić następną część. Tutaj nie ma nic. Okej. Ja sobie to zabezpieczę. Żeby nam tutaj nikt nie wyszedł. Też jest ta lipa, że nie można sobie tak tylko uchylić drzwi. Okej, zapracujmy sobie na krótkim świetle. No, powiem wam już na samym wstępie, że ta gra zestarzała się trochę źle, tak z perspektywy policjanta. Nie daje ona takich możliwości na pewno jak Ready or Not. No w takiej sytuacji raczej wolałbym
móc się schować na przykład za zasłonę, jak już się wychyliłem. Tutaj nie jest to możliwe, nie da się tak dobrze kroić kątów i tak podchodzić taktycznie do tematu, jak oferuje to Ready or Not. I strasznie denerwuje to, że nie możesz sobie wyprowadzić broni i celować normalnie przez przyrządy optyczne. Nie jest to tak dobrze taktycznie rozegrane. Choć pamiętam, że w czasach mojego dzieciństwa i tak robiło to na mnie ogromne wrażenie, że trzeba to dobrze taktycznie rozkminiać. Widzicie, to jest też ten problem tej gry, że w normalnym życiu nikt nie wchodziłby w taką sytuację, mówię ze strony policjantów, tylko w czwórkę czy tam w piątkę. Na pewno weszłoby tutaj przynajmniej kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu policjantów, bo w tym momencie tak, ja muszę tutaj brać jakieś kompromisy. Ja w tym momencie sobie będę osłaniać te dwa pomieszczenia, żeby nikt nie wyszedł za pleców. Tamto pomieszczenie jest w ogóle odkryte, a moim policjantom kazałem wejść do tamtego, żeby je oczyścić. No coś kosztem czegoś. Tak naprawdę w normalnym życiu ustawiłaby się tutaj grupa, która by osłaniała te drzwi, tamte drzwi, tamte drzwi, a inni by sobie na spokojnie czyścili pomieszczenia, potem by się zebrali i przeszliby do następnego etapu czyszczenia pomieszczeń. Tutaj się nie da i to samo mówiłem w Ready or Not. Musimy tak na raty tutaj to czyścić z tym wychylaniem się, dobra. To jest czysto. To jest czysto. Fajny detal, zawsze mi się to podobało, że widać nas było w tym, w odbiciu lustra. Teraz to nie robi na nikim wrażenia, no ale wtedy to było coś, pamiętam. Tu się nie ma co podpalać. I teraz to jest fajne, tego nie było w Ready or Not. Możemy sobie przełączać tutaj na klawiaturze numerycznej, czy tam page up, page down, pomiędzy naszym widokiem SWAT teamu, który idzie, a widokiem snajperów, którzy zabezpieczają nam w tym momencie swoją własną bronią, widok w okna. I w tym momencie zobaczymy sobie, jak to wygląda z perspektywy takiego czasu. Okej. Okay. Aha, nie idą za mną. No to AI jest zdecydowanie głupsze. W Ready or Not poszliby od razu za mną. Nie czekaliby tutaj, tylko dopóki nie wydałbym... Okej. Co tu się podziało? Dobra, poszli tu za mną. Musimy zabezpieczyć sobie broń. Czego mi brakuje w tej grze, to to, że w Ready or Not dało się kłuć już postrzelonych podejrzanych, czy tam osoby, które wobec których wykonujemy jakieś czynności. Pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli kogoś postrzelimy, to najpierw go kujemy, potem zabezpieczamy go medycznie. Najpierw robimy swoją robotę, potem zajmujemy się czym innym. Tutaj tego niestety brakuje. Oczywiście dalej działa to, że kujemy też zakładników, nigdy nie wiadomo na kogo się trafi, to też normalna procedura w każdym normalnym państwie i w każdej normalnej policji. Dobra, prosiłbym was chłopaki, żebyście ze mną przegrupowali, tylko gdzie jest następna ekipa? I tutaj też jest niestety lipa z tym, że kazałem skuć jednemu, no niestety reszta została z nim. Musimy sobie tutaj jeszcze zobaczyć absurd wyposażenia, podobny jak w Ready or Not. Każdy... Tak naprawdę, jak to się mówi, chuj na swój strój. Ten nie wiem w ogóle, czemu ma shotguna. Nikt nie chodzi na normalnej realizacji ze strzelbą gładkolufową. Strzelba gładkolufowa traktowana jest jak narzędzie, nie jako broń taka per se, po to, żeby, nie wiem, kogoś postrzelić, po to, żeby z kimś walczyć. Nie, na tym to nie polega. Strzelba gładkolufowa jest używana do pokonywania przeszkód technicznych, do wyważania drzwi, do otwierania pomieszczeń, natomiast nie służy bezpośrednio do walki. I teraz tak, mamy tutaj dwóch policjantów, czyli mnie i tego pana w standardzie 5.56. Mamy jakąś rodzinę M, jest to M4. Tutaj jest MP5. Nie, no tak to niestety nie działa. Zresztą w dzisiejszych czasach już praktycznie pistoletów maszynowych się nie używa. Zobaczymy, jak panowie sobie poradzą ze zczyszczeniem pomieszczenia z perspektywy trzeciej osoby. Aha, okej, czyli on do ciebie celuje i ty nic z tym nie robisz. W porze, no to już absolutny absurd. Stoi podejrzany, celuje do nas. Policjanci, którzy pojechali zatrzymać, podejrzewam, bardzo niebezpiecznych sprawców, no bo tutaj wzięli zakładników w jakiejś knajpie chińskiej, mają jakąś broń palną przy sobie, stoi, celuje w policjanta, a ten stoi przed nim, nie robi nic. No tutaj, no ta gra nie zestarzała się dobrze, powiem wam tak, z perspektywy tego, jak ja na to patrzę jako policjant i jako osoba, która tam zawsze stara się taktycznie podchodzić do tematu w grach. Nie wygląda to za dobrze. Szczerze mówiąc, nie mam chyba za dużej przyjemności z grania w tę grę.
Copy, boss. Dobra, ja zabezpieczam. Wracamy, panowie. Powiem wam tak, gra z perspektywy czasu jest toporna. Wygląda też nie za dobrze. No i dobrze, skończyliśmy misję. Okej, okay, wszystko jest w porządku. Dobrze robią. Myślę, że nie ma co drążyć dalej. Wypełniliśmy wszystkie absolutnie cele tej misji. Także myślę, że możemy sobie naszych policjantów odpuścić. Dobra, kończymy tę grę. No powiem wam tak, no muszę to powiedzieć ze smutkiem, niestety jestem troszeczkę rozczarowany tą grą, ponieważ jest bardzo, wiecie, jak pogracie w Ready or Not, to ta gra wydaje wam się jak taka trochę gra dla dzieci. Ja wiem o tym, że to jest ogromna różnica, to jest 18 lat, to jest przepaść tak naprawdę, bo Ready or Not wyszła w październiku 2021 roku, więc między tymi grami jest ponad 16 lat różnicy, no a ta gra w tym momencie ma już lat 18, więc no nie można tego porównywać tak do końca, ale bez porównań też nie można tego zostawić. Ja z perspektywy policjanta tę grę odnajduję jako taką no mocno toporną, która nie pozwala nam wypełniać tych zadań tak, jak wypełnione być powinny. Wiadomo, że Ready or Not też idzie na pewne skróty, nie możemy sobie zapewnić na przykład takiej liczby policjantów, ale jednak da się to tam rozgrywać taktycznie. Tutaj ta gra, na przykład na krótkim świetle, jest też ograniczona o tyle, że nie możemy się poruszać jednocześnie wychylonym i sobie tym światłem klikać. Wiadomo, że jeżeli zmapujemy sobie klawisze, tak jak ja sobie zmapowałem na myszce, to jest to możliwe, ale nie jest to możliwe tak, jakby się to zrobiło w prawdziwym życiu. No ja starałem się do tego podejść tak w miarę taktycznie, brakuje nam widoku przez przyrządy celownicze. Szczerze mówiąc, jestem trochę rozczarowany. Zapamiętałem ją bardzo dobrze i chyba trochę żałuję, że zagrałem w nią po tylu latach. Bo tak to zostawiłem, miałem w głowie naprawdę takie pozytywne wspomnienie mega taktycznego shootera z lat dzieciństwa, a teraz pozostał lekki niesmak i to, że no nie da się jednak tego zrobić tak taktycznie, jak powinno to być zrobione. Dajcie znać w komentarzach, czy wygraliście w Ready or Not, dajcie znać w komentarzach, czy wygraliście w Słota, a jeżeli graliście w to i w to, to nawet jeszcze lepiej, bo możecie wtedy mi napisać jakieś porównanie. No tak jak mówię, kurde, jestem zawiedziony, naprawdę jestem zawiedziony, myślałem, że będzie to wyglądało troszeczkę lepiej, troszeczkę inaczej z perspektywy mojej, z perspektywy zawodowej. Dzięki, pamiętajcie o Opera GX, linki do zainstalowania będziecie mieli w komentarzu, no i to tyle, trzymajcie się i hej!